Cześć Wam, słuchajcie, witam Was na wieczornym raporcie. Ja nie chcę Wam zawracać tak często głowy, bo przecież będziecie mieli mnie dosyć. Jestem pod Katedrą Oliwską, wiadomo gdzie. No, a chociaż nie, bo ktoś mógłby wybudować albo nazwać jakiś budynek właśnie Oliwska, a mogłaby być w Berlinie. I chciałem Wam powiedzieć, że tak zgubia Franc, bo zrobiłem klip, porobiłem takie ujęcia z wózka w parku naszym tutaj Oliwskim, przepięknym, zawsze w maju, w czerwcu, naprawdę są przepiękne i no nie będę teraz wymieniał, magnolie i różne inne. Akurat teraz musi ktoś tłuc, jak znalazłem ciche miejsce. I ujęcie właśnie, w taki skrót, w 2 minuty może z jakąś muzyczką, nie widać mojej twarzy w ogóle w tym świetle. Co dostrzega, czy w ogóle inwalida na wózku może sobie też znaleźć coś ciekawego. I rzeczywiście w tym parku jest ładnie, takie przepiękne ujęcia z wózka, zresztą w operatorstwie, w filmówce też to się nazywa wózek. Jest wózkowy nawet przecież. I słuchajcie, dorwałem księdza, tak, od tak, nawet nie miałem przygotowanych okularów ani mikrofonu, ale szybko uruchomiłem. Mówię, że jestem głodny. Czy mógłby mnie poratować, że bezdomny i tak dalej. Wiecie, że dostałem żadnego w ogóle problemu. Cofnął się, ja nie zdążyłem w ogóle nic powiedzieć. Jestem pod wielkim wrażeniem. Ja w ogóle Wam powiem, co mi się pod... Ja odkryłem, że tu nie chodziło w tym nocnym. Ja mam pasję taką, odkryłem twórczą, nocną. Ja w ogóle jestem nocny Marek, nie każdy o tym wie. I się lepiej czuję w nocy zawsze. O, to jest wyjście. W nocy przecież zawsze lutowałem, zajmowałem się elektroniką. To nic, że do 3-4 w nocy, a na 8 do szkoły, do łączności. Musiałem jechać daleko, aż parę kilometrów tramwajem. I powiem Wam, że ten wieczór, ta aura, ta niewiadoma, to jest fascynujące. Ja już teraz dopiero na trzeźwo odkrywam, co mnie fascynowało w ulicy. Nie to, że ja byłem narąbany i nie to, że można za darmo sobie pobyć, bo to nie o to chodzi. Bo można, naprawdę można, jeżeli ktoś jest kulturalny, umie się zachować, to naprawdę nie jest problemem żyć na ulicy. Warunki pogodowe, dzisiaj jest akurat ciepło, to jest bardzo duża przeszkoda, dlatego ci, którzy są gdzieś tam na południu Francji, Hiszpania, Włochy, no im się nie chce wracać, a i tak są nieszczęśliwi. I słuchajcie, no mam tu normalnie te ich chusteczki dostałem, teraz unpack robimy, takie ładne, eleganckie chusteczki, zdążyłem pognieść, ja nie wytrzymałem, musiałem zjeść pierola kanapki z serem, bo przecież dzisiaj jest piątek. Ciasteczka takie, o, wiecie, te fajne takie, no, połamałem, co są z cukrem, z kółeczkiem w środku. Zawsze się jadło dookoła i w środek się zostawiało. To było fantastyczne. Powiem Wam, że jestem jakiś zakochany. I teraz tutaj i są te pierogi, no kapitalne, nie widać. A ja tylko, że będę miał puste ręce, to są pierożki z cebulką, z twarogiem, no ruskie. Przepyszne. Siostry mają dobry smak, dobre paluszki. Nie, właśnie tego jeszcze nie powiedziałem. Mój kanał będzie apolityczny i areligijny. To nic nie znaczy, bo ja będę chciał, nie będę za żadnym kościołem. To się akurat tak zdarzyło, że chciałem też Katedrę Oliwską pokazać i z zewnątrz, i wewnątrz. Natomiast będę chciał też jeździć odwiedzić zielonoświątkowców i baptystów, różne religie i przede wszystkim Świadków Jehowy. Akurat tak się składa, że oni teraz z tymi stojakami nie stoją na skrzyżowaniach ze względu na pandemię, ale ja wiem, po co to robię. No. Niektórzy znają odpowiedź, czy dostanę bułkę od nich, czy nie. Natomiast nie mogę nic sugerować. Także jeszcze, aha, no i teraz ja tutaj skonsumowałem. Słuchajcie, to mogą być krzaki. To może być,
to może być cokolwiek. Życie na ulicy nie rozpieszcza. Jeżeli by teraz padało, przed chwilą trochę kropiło, gdyby to lało, gdyby była ulewa, to gdzie się schować? Pod wiatę tramwajową czy autobusową, do zadaszonego śmietnika. To jest straszne. Wyglądam jak hołdys, co? Teraz mówię, do hołdysa to ci jeszcze daleko. Tak, kolczyka mi brakuje. No. Pozdrawiam was wszystkich. Jest, nie wiem, gdzieś 19:30 może. Wrzucam materiał. Ale dajcie cynk, bo jeżeli chcecie częściej takie z ulicy, bo jeszcze będę o północy, jeżeli przeczytam, że chcecie o północy, może nawet do rana, jeszcze tego nie wiem. Jestem ograniczony akumulatorem, nie mam powerbanku, także zobaczymy. Wszystkiego dobrego, miłej nocy, czy ja na pewno wszystko powiedziałem. Polubicie mnie trochę, co? Ale się zmieniam, nie? Tak mi się coś wydaje. Odbija mi palma na plus. Zaraz, ja wiem, mogą się pojawić komentarze, że bądź ostrożny, nie w sensie, że mi ktoś tu napadnie, tylko bądź ostrożny z tą euforią, żeby zaraz gdzieś nie zapić, nie wypić. Panie, do kogo pan mówisz? Tu jest życie, to jest mój power, to jest to reporterstwo, znowu siebie odkryłem, mam nadzieję, że porobiłem fajne ujęcia, a wózek pomaga w tym, dlatego, że nie wszystkie właśnie można sobie wymarzyć, zrobić. Nie zrealizujesz pieszo, nawet z gimbałem. To są przepiękne, że sobie w ogóle, ja akurat dzisiaj się aż tak nie postarałem, na przykład z perspektywy żabiej, jadąc przy samej ziemi, robić takie ujęcie. To ja mam wyobraźnię, ja mam cuda w głowie, mogę robić w głowie właśnie, ale nie na ulicy. No, mam ograniczenia pewne i mówię wam, jadę jeszcze dzisiaj na miasto, zobaczę, czy jest Darek. Na czym polega jeszcze rzecz? Dzielimy się. Ja nie jem jak egoista, nie żrę teraz tego wszystkiego, tylko zostawiam dla kogoś, a jest dzisiaj, jak jechałem tramwajem, od groma tych ludzi. I ktoś spał na ławce obok, wózek wyłożony złomem i papierzyskami. Ja tym się dzielę. Gdybym miał jedną kromkę, a wiedziałem wcześniej, że ktoś tam jest, to zawożę mu, bo ja sobie poradzę. Ja jemu to daję. A ponieważ ja mnie mgliło już trochę od południa, więc ja sobie zjadłem dwa pierogi, jedną kanapkę, a tu jeszcze parę pierogów i kanapki są i jeszcze ciasteczka, więc to naprawdę nie jest jakiś problem. Zresztą zaraz jakąś zapiekaneczkę trzeba też. I nie myślcie sobie, że ja to tak sobie spokojnie mówię i że ja to robię jakoś rutynowo. Nie, tak nie ma. Ja teraz jestem podekscytowany, wiecie, postawą księdza, ale tak naprawdę to jest żenada. No podejdź do kogoś i się zapytaj. To był impuls. Ja się zapytałem o coś do jedzenia i dostałem. Myślę, że 8 minut wystarczy. Dobrej nocy życzę. Może jakąś bajkę byście chcieli, a może bajka dla dorosłych. Kobiety nie mówią nic, a może bym coś im opowiedział. Uwielbiam opowiadać różne rzeczy. Dobranoc.